Ja się nazywam Andrzej Dzun i będę z wami prowadził taki temat, który dotyczy, no może nie dokładnie tego, o czym tutaj napisano, czyli niekoniecznie musi to być ta wspólna waluta euro, ale ogólnie rzecz biorąc będziemy się zajmować integracją gospodarczą. Integracją gospodarczą, no czyli pewnymi zmianami, które prowadzą do stworzenia z odrębnych gospodarek, z gospodarek odrębnych krajów, jednego ugrupowania gospodarczego. Czyli innymi słowy, integracja gospodarcza jest to po prostu łączenie. Łączą się pojedyncze gospodarki w jakiś większy system, w jakąś większą wspólnotę i w związku z powyższym tworzy się całkiem nowy organizm. Oczywiście podejrzewam, że jeżeli wy myślicie o integracji gospodarczej, to przeważnie myślicie o tym, że jest to Unia Europejska, tak? No bo najbliżej, mało tego, ponieważ jeszcze Polska należy do Unii Europejskiej, w związku z powyższym wydawałoby się, że jest to chyba najbardziej naturalna odpowiedź. Tymczasem, jeżeli byśmy popatrzyli na okres po II wojnie światowej, integracja gospodarcza stała się bardzo popularna. Co prawda, o czym później będziemy jeszcze mówili, zaczęło się wszystko od tych krajów, które obecnie tworzą Unię Europejską. Oczywiście nie od wszystkich, ale już w latach 50. zaczęły powstawać pierwsze ugrupowania integracyjne. Mimo tego, że nam się cały czas wydaje, że Unia Europejska jest to ta baza, jest to ta podstawowa forma integracyjna, to tak naprawdę integracja gospodarcza jest w tej chwili bardzo popularna. Nawet w Europie. Zobaczcie, mamy od 1960 roku inną organizację, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Co prawda należy do niej tylko 4 państwa, ale są to kraje bardzo bogate, bardzo poważne. A mianowicie jest to Islandia, jest to Szwajcaria, Norwegia oraz Liechtenstein. 4 bardzo zamożne, 4 ważne kraje z punktu widzenia Europy. Integracja gospodarcza nie jest tylko domeną Europy. Na każdym kontynencie w zasadzie znajdziemy jakieś ugrupowanie integracyjne, często bardzo znaczące, bardzo istotne, bardzo poważne. Jeżeli byśmy przeszli, czy też przepłynęli przez ocean, to w Ameryce Północnej mamy kolejne duże ugrupowanie integracyjne, znacznie później powstałe, bo w latach 90., a mianowicie jest to Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu. Ale jakże duża to organizacja, mimo tego, że należy tam tylko 3 państwa. Stany Zjednoczone, Kanada oraz, co do takiego? Meksyk, bardzo dobrze, oraz Meksyk. Czyli w zasadzie prawie cała Ameryka Północna, ponieważ reszta krajów Ameryki Północnej jest dość mała w porównaniu z tymi 3 wielkimi gospodarkami. Gdybyśmy popłynęli, czy też polecieli na południowy wschód, to tam mamy znowu wielką organizację gospodarczą, wielki organ integracyjny, a mianowicie Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN, który powstał w roku 1967, obejmujący 10 państw, w tym niektóre bardzo poważne, bardzo zamożne, takie jak na przykład Singapur, czy też Sułtanat Brunei. To są bardzo ważne, bardzo istotne, również bardzo zamożne kraje w obszarze nie tylko Azji Południowo-Wschodniej, ale w obszarze całego świata. Coś jest jeszcze istotnego, jeżeli chodzi o te kraje, które stworzyły ASEAN w latach 60., a mianowicie są to kraje bardzo duże. Może tak nie wyglądają, bo tutaj no, wydaje się, że są one dosyć małe, ale są bardzo ludne. Indonezja liczy sobie prawie 250 milionów mieszkańców. A ile liczy Polska?
No w zasadzie gdzieś około pewnie 35 milionów, prawdopodobnie. Co prawda, Główny Urząd Statystyczny podaje nam, że jest to około 38,2. No ale znowuż nie wiemy, ile osób przebywa poza granicami. Także gdzieś, gdybyśmy policzyli, gdybyśmy poszli dzisiaj sobie policzyć, to byśmy wyliczyli, że jest tego pewnie gdzieś około 35, być może 35,5 miliona. A tu mamy 250, Wietnam 90 milionów. Nie wygląda na duży kraj, a proszę bardzo, jaki ludny. Stąd też są to kraje o dużym potencjale gospodarczym. Szybko rozwijające się. Dlatego też to ugrupowanie też jest ugrupowaniem znaczącym, istotnym jako taki podmiot działający w obszarze gospodarki. Nie tylko, znowuż powtarzam, nie tylko gospodarki Azji Południowej i Wschodniej, ale i całego świata. No i jedziemy dalej, jeszcze dalej. Ameryka Południowa. Mercosur powstały w 1991 roku, czyli wspólny rynek południa. Widzicie, znowuż bardzo duże gospodarki, bardzo ważne z punktu widzenia nie tylko znowuż Ameryki Południowej, ale i wszystkich krajów świata, gospodarki światowej jako całości. W szczególności oczywiście Brazylia i Argentyna, ale nie tylko. Urugwaj, Paragwaj, Wenezuela, pozostałe kraje, które też dążą do członkostwa w tym ugrupowaniu. No i coś najnowszego, a mianowicie Euroazjatycka Unia Gospodarcza. Tutaj co prawda zamieściłem 4 flagi, ale powinno być 5. Ponieważ w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wchodzi w tej chwili 5 krajów. Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia. Także te kraje w roku 2000 zawarły takie przymierze, zawarły takie porozumienie gospodarcze, które nazywało się Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą. W roku 2014, czyli w zeszłym, przekształcone w nieco bardziej zintegrowany model, a mianowicie Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Ale aby nie być gołosłownym, żeby powrócić do tego, co nas na pewno najbardziej interesuje, czyli tej integracji w ujęciu europejskim, no to powiedzmy, że tak naprawdę współcześnie tą najbardziej zaawansowaną pod względem integracyjnym grupą, najbardziej zaawansowaną pod względem integracyjnym organizacją jest Unia Europejska, licząca obecnie 28 krajów, w tym oczywiście Polskę. 28 krajów, w tym oczywiście Polskę. Gdybyśmy przyjrzeli się mapie Europy, a tutaj właśnie macie tą mapę Europy, to tak naprawdę, popatrzcie, prawie cała Europa jest w Unii. Gdybyśmy chcieli jeszcze kogoś przyjąć, to nie za bardzo jest kogo. Ponieważ pozostałe kraje albo nie spełniają wymogów, albo też są to kraje, które nie dążą do zintegrowania się z Unią Europejską. Stąd też to, co na zielono zostało zaznaczone, to wszystko jest Unia Europejska. A zatem, jak widzicie, no tak jak nawet na pierwszy rzut oka widać, ponad połowa Europy w ujęciu geograficznym. Jeżeli chodzi o integrację europejską, w tej chwili posługujemy się tą nazwą Unia Europejska, ale pamiętajmy, że Unia Europejska tak naprawdę jako ta nazwa, którą w tej chwili podajemy, rozpoczęła swoje funkcjonowanie w zasadzie od 1993 roku. Natomiast integracja odbywała się już wcześniej. Do roku 1993 Unia Europejska, którą my znamy obecnie pod tą nazwą, nazywała się po prostu wspólnotami europejskimi. A dlaczego wspólnotami europejskimi? Ponieważ składała się z 3 elementów. Kraje, które tworzyły te wspólnoty, wchodziły jednocześnie do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, czyli Euroatomu. Dopiero od 1993 roku przeszły pod wspólną nazwę, którą podajemy jako Unię Europejską. A rozszerzenie tejże Unii Europejskiej, tak może ją w tej chwili już nazywamy, odbywało się etapami. W roku 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali liczyła tylko 6 krajów, właśnie tych.
czyli kraje Beneluxu, a więc Belgia, Luksemburg, Holandia, Republika Federalna Niemiec, Francja i Włochy. W 1973 roku odbyło się pierwsze rozszerzenie. Kto został przyjęty? I jeszcze ktoś tam, zobaczcie z boku. I Irlandia, dobrze. W 81 roku kolejne rozszerzenie. Grecja, proszę bardzo. Także ta Grecja, na którą czasami teraz narzekamy, została przyjęta już w roku 81. 86 rok i kolejne rozszerzenie. Hiszpania i Portugalia. 90, o. Co to takiego? O, no tak, to Niemcy, ale specyficzne Niemcy. O właśnie, tu kolega już nam mówi, jest to Niemiecka Republika Demokratyczna. Był, tak, rzeczywiście był taki kraj między Polską a Republiką Federalną Niemiec, jak Niemiecka Republika Demokratyczna. W wyniku zjednoczenia Niemiec, NRD niejako została od razu wchłonięta w skład wspólnot europejskich. 95 rok, popatrzcie, tu dwa kraje i tu jeden. Finlandia, co jeszcze? Szwecja i? O tutaj na dole, o zobaczcie. Austria, super. I Austria. 2004, nawet sam nie spróbuję odpowiedzieć. Ile krajów zostało włączonych, może ktoś wie? Aż 10. Między innymi Polska, tak? Między innymi Polska. Kraje bałtyckie, Czechy i Słowacja, Węgry, Słowenia. Oraz o tutaj taki kraj jeszcze leży pod Turcją. To Cypr. W 2007 następne dwa. O, tu macie je. Rumunia i Bułgaria. No i w 2013, tutaj niestety mapki nie mam, ale zapisałem pod spodem. Chorwacja w 2013 jako 28 kraj. I tak jak już wam mówiłem, na razie póki co nie widać następnych potencjalnych kandydatów. Po co powołano Unię Europejską? Oczywiście zazwyczaj, jeżeli coś robimy, to chcemy, żeby było lepiej, prawda? W związku z czym i Unię Europejską powołano po to, żeby pewne istotne kwestie załatwić. Jakie? Co chciano w ten sposób zrobić? No przede wszystkim, posłuchajcie, kiedy to się stało. To się stało na początku lat 50. Wszyscy jeszcze dokładnie pamiętali, że była wojna. To co było tym najważniejszym czynnikiem? No właśnie, pokój, zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju. Ktoś całkiem nieźle wymyślił, a byli to ministrowie spraw zagranicznych, przede wszystkim Francji oraz Włoch, że jeżeli ludzie ze sobą współpracują, to nie chce im się wojować. No i prawdopodobnie coś jest na rzeczy, czyli innymi słowy, jeżeli spotykamy się, przyjaźnimy się, to raczej nie będziemy się ze sobą bić. W związku z powyższym, tym pierwszym elementem, na który na pewno warto tutaj zwrócić uwagę, tym pierwszym elementem, pierwszym powodem, dla którego doszło do zintegrowania, był pokój, zapewnienie bezpieczeństwa oraz pokoju w Europie. Ale gdy wydawało się przynajmniej, że to bezpieczeństwo w Europie już jest, to pojawiły się i inne powody, na przykład podniesienie poziomu dobrobytu, czyli innymi słowy, aby ludziom w Europie, tej zintegrowanej Europie, żyło się lepiej, dostatniej, zamożniej. Wydawało się, że współpraca jest takim czynnikiem, który pozwoli na podniesienie poziomu życia. Skoro ludzie będą bardziej zamożni, będą bardziej zasobni, w takiej sytuacji oczywiście będą bardziej zadowoleni, ich dobrobyt, ich zadowolenie podniesie się. Po trzecie, rozwój handlu zagranicznego. Nie wiem, czy lubicie chodzić do sklepu. Lubicie, czy nie lubicie? Lubicie chodzić do sklepu. No to pewnie, gdybyście popatrzyli, co jest w sklepach, to zauważylibyście jedną ciekawą rzecz, że bardzo często jest tam mnóstwo towarów z zagranicy. Niekoniecznie chińskich, ale mnóstwo towarów z zagranicy. Oczywiście chińskie pewnie dominują, bo to się rzuca w oczy, prawda? To się od razu rzuca w oczy. Ale w każdym bądź razie stało się tak między innymi dlatego, że w tej chwili nasilił się handel zagraniczny. W wyniku zwiększenia obrotów handlowych możemy wybierać towary, no, w zasadzie z całego świata.
A zatem nawet zauważcie, zimą możemy jeść świeże pomidory, świeże ogórki. Dlaczego tak się stało? Bo możemy sobie pomarańcze, bo możemy sobie kupić, prawda? Możemy sprowadzić z zagranicy. Nie ma w tej chwili w zasadzie barier, które ograniczałyby możliwości pozyskania takich towarów z zagranicy. No i wreszcie coś, co wydaje się nam takim nieco ogólnikowym stwierdzeniem, a mianowicie przestrzeganie praw człowieka oraz wolności. Przestrzeganie praw człowieka oraz wolności, czyli innymi słowy, przestrzeganie ogólnie rzecz biorąc prawa, które pozwala na podejmowanie względnie swobodne podejmowanie działań przez ogół ludzi. No i wreszcie na samym końcu rozwój gospodarczy. Co wy rozumiecie przez pojęcie rozwoju gospodarczego? Co to takiego jest? Skąd mam wiedzieć, że jest rozwój albo go nie ma? Proszę. Czyli innymi słowy, prawdopodobnie rozwój gospodarczy jest to przyspieszenie tempa zmian produktu, prawda? Przyspieszenie handlu, tak jak tutaj mówiłeś. Innymi słowy, jest to coś, czego powinniśmy oczekiwać, ponieważ to pozwala na zaspokajanie potrzeb przyszłości. Proszę, chciałeś coś powiedzieć, czy nie? A może do mikrofonu. Otrzymujemy dofinansowanie. Dofinansowanie. Coś może być na rzeczy. Jeżeli jest rozwój, to pewnie są pieniądze po to, żeby można było w jakiś sposób dofinansować pewnego rodzaju działania. Także rozwój gospodarczy ogólnie rzecz biorąc jest to podnoszenie poziomu życia. Jeżeli poziom życia się podnosi, co oznacza, że będziemy mieli więcej towarów, co oznacza, że będziemy mieli wyższy status materialny, wówczas dochodzi do rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy jest po prostu zjawiskiem, którego oczekujemy. Oczekujemy jako zjawiska, które podniesie nasz poziom zadowolenia. Aby zrealizować te cele, Unia Europejska prowadzi pewne polityki gospodarcze, czyli innymi słowy państwa w ramach Unii Europejskiej prowadzą pewnego rodzaju działania. Przede wszystkim jest to polityka handlu zagranicznego. Polega ona na tym, że rynek europejski jest otwartym rynkiem dla podmiotów funkcjonujących w ramach Unii. Czyli każdy, kto należy do Unii Europejskiej, może swobodnie handlować w ramach Unii. Może swobodnie kupować oraz sprzedawać swoje towary. Po drugie, politykę rolną. To tutaj pewnie wiecie, na czym to polega mniej więcej. Nasi rolnicy pewnie doskonale wiedzą, że chodzi tutaj przede wszystkim o wspólne oddziaływania, które mają ujednolicić rynek towarów rolnych, politykę ochrony środowiska, energetyczną, spójności, czyli politykę, która ma na celu zmniejszenie dysproporcji rozwojowych, a zatem wyrównanie poziomów rozwoju gospodarczego. Dlatego też między innymi my dostajemy część pieniędzy, które pozwalają na sfinansowanie pewnych działań, dzięki którym podniesie się poziom życia. Politykę ochrony konsumenta, czyli innymi słowy politykę, która miałaby na celu ochronę praw konsumenckich, ujednolicenie tychże praw konsumenckich po to, aby chronić konsumenta przed nieuczciwą konkurencją i wiele, wiele innych. Ale dla realizacji tych działań Unia Europejska od 1999 roku wprowadza wspólną walutę. Wspólną walutę, którą nazwano euro. Czy to jest pomysł Unii Europejskiej, ten rok 99 i wspólna waluta? No nie. Wielu już myślało wcześniej o takiej wspólnej walucie i wskazywało warunki, które muszą zostać spełnione, aby rzeczywiście wspólna waluta mogła funkcjonować pomiędzy różnymi gospodarkami. Natomiast niewątpliwie Unia Europejska jako pierwsza wprowadziła to w życie. Czyli wcześniej pozostawało to teorią. Ktoś tam napisał i w każdym bądź razie nie było to wdrażane jako praktyka. Natomiast Unia Europejska wdrożyła to jako element praktyczny, wprowadzając od 2002 roku wspólną walutę euro, która została wprowadzona w 12 krajach
Unii Europejskiej. Jest to tak zwana strefa euro. Ile krajów posługuje się euro jako walutą? Możemy sobie łatwo dodać. 24. W tym 6 spoza Unii Europejskiej. 18 krajów w Unii Europejskiej. Ktoś może wie, który kraj ostatnio został przyjęty do strefy euro? Kto? Litwa. Bardzo dobrze. Od kiedy? Od 1 stycznia, czyli na świeżo, prawda? Świeżo. Litwa została przyjęta jako ostatni na razie kraj. Oczywiście spośród krajów Unii Europejskiej. Natomiast 6 krajów spoza Unii Europejskiej posługuje się unijną, może nie unijną, ale europejską walutą euro albo na podstawie porozumienia z Unią Europejską, albo też na podstawie jednostronnej deklaracji. Może nie są to jakieś wielkie kraje, ale rzeczywiście 6 takich krajów jest. No i gdybyśmy popatrzyli, no to mamy te kraje, które posługują się walutą euro na tej naszej mapie. Na ciemno-niebiesko oznaczone są kraje, które należą do Unii Europejskiej, posługują się wspólną walutą euro. Natomiast na jasno-niebiesko, niektórych z nich nie zauważycie, na jasno-niebiesko są kraje, które posługują się nie należąc do Unii Europejskiej. Czyli te dwa na przykład kraje. Jakie to kraje? Już było? Czarnogóra i Kosowa. O, Czarnogóra i Kosowo. No i te 4 pozostałe kraje, o których tutaj wspominaliśmy. Mikrokraje, które leżą albo w granicach krajów Unii Europejskiej, albo też w najbliższej odległości od tychże krajów. Stąd też nie dziwna jest przynależność tychże krajów do wspólnej waluty. Nie każdy kraj, przynajmniej teoretycznie, może przyjąć walutę euro. Czyli innymi słowy, każdy kraj, który chciałby wejść w skład strefy euro, mówimy tutaj o krajach oczywiście Unii Europejskiej, musi spełnić pewne warunki. Te warunki, tak zwane warunki spójności, to inaczej warunki konwergencji. Warunki konwergencji. Co to znaczy? Oznacza to, że musi występować tam względnie stabilny kurs walutowy. A co to jest kurs walutowy? Może ktoś wie? Proszę. Kosztuje, czyli po prostu jest to cena. Cena danej waluty. Każdą walutę można wycenić. A zatem kurs walutowy oznacza cenę tejże waluty i w efekcie oczywiście ta waluta powinna być względnie stabilna. Nie może się nadmiernie wahać jej wartość. Po drugie, stabilne finanse publiczne, czyli deficyt budżetowy nie większy niż 3% i dług publiczny, czyli zadłużenie państwa u społeczeństwa, nie wyższy niż 60% PKB. Czy Polska spełnia ten warunek? Kto wie? Spełnia. Spełnia. Czyli w przypadku Polski to spełnienie drugiego warunku też występuje. I trzeci warunek, jest to stabilna, czyli niska, relatywnie niska inflacja. A kto wie, co to jest inflacja? O, tam dziewczyna wie. Proszę. Jest to spadek wartości pieniądza. Zgadza się. Pieniądz traci na wartości. Czyli coraz więcej musimy płacić, żeby nabyć to samo. Spadek wartości pieniądza. Stąd też i ta inflacja nie powinna być nadmierna. Powinna charakteryzować się niskim poziomem. Nie wyższa niż 1,5% w stosunku do średniej w strefie euro. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, można próbować ubiegać się o członkostwo w strefie euro. Oczywiście ktoś z was może powiedzieć, no tak, no skoro takie warunki są ostre, to dlaczego ta strefa euro w tej chwili charakteryzuje się występowaniem jakiegoś kryzysu? Ciągle zresztą patrzymy na Grecję. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ początkowo w 2002 roku nie przestrzegano w ogóle tych warunków. Przyjmowano na wyrost. Czyli jeżeli ktoś obiecał, że tak, tak, wszystko będzie dobrze, to mu ufano. I w związku z powyższym część krajów, które znalazły się w strefie euro,
nie powinny się tam nigdy znaleźć. Między innymi Grecja. Część krajów Unii Europejskiej, mimo że spełnia te warunki, do strefy euro nie przynależy, bądź też nawet nie zgłasza akcesji, uznając, że waluta narodowa jest dla nich walutą lepszą. No i takie kraje to przede wszystkim oczywiście Wielka Brytania, Dania oraz Szwecja. Te kraje, gdyby chciały, dawno mogłyby się znaleźć w strefie euro, ale nie chcą, bądź też wahają się, czy do takiej strefy euro powinny przynależeć, czy też być może powinny sobie darować, powinny pozostać przy walucie narodowej. Obecność w strefie euro to oczywiście nie tylko same korzyści, nie tylko kokosy, ale również i koszty. Zresztą tak samo jak zawsze. Każda zmiana jest zmianą rewolucyjną. Wy w tej chwili chyba jesteście w większości w 6 klasie, prawda? Nie w 6? Nie. Której? 5. A są z 6 klasy? Są. Więc widzicie, niewiele się pomyliłem. Są osoby z 6 klasy. Niedługo czeka was rewolucja. Wiecie jaka? Skończycie 6 klasę i trzeba będzie albo pójść do gimnazjum, albo do 7 klasy. Na razie nie wiemy, nie? Nie wiemy, jaka to będzie rewolucja, ale w każdym bądź razie w przyszłości na pewno będziecie zmieniać szkołę. Później pójdziecie na studia, pewnie tutaj, tak? Jak się wam spodoba na Wydziale Ekonomii Zarządzania, to pewnie kiedyś tutaj przyjdziecie. Co to oznacza? Oznacza to rewolucję. Oznacza to zmiany. Tak samo oczywiście przyjęcie euro oznacza pewnego rodzaju rewolucję. Każda zmiana, którą realizujemy, jest zmianą, która poza oczywiście pewnymi pozytywami, bo wiadomo, że jeżeli zmienimy szkołę, to na przykład spotkamy nowych kolegów. Może ta szkoła nowa będzie fajniejsza. Może nauczyciele sympatyczniejsi. Ale są i zmiany, które są zmianami negatywnymi. Część kolegów już nie spotkamy. A jak spotkamy, to niedługo, być może jeszcze w tej chwili wydaje się wam, że to jest nieprawdopodobne, ale niedługo nie będziecie mieli o czym rozmawiać z tymi kolegami. To jest normalne. Po jakimś czasie nie będziecie mieli wspólnych tematów. Także przyjaźń wygaśnie. Oczywiście nowe przyjaźnie powstaną. Stąd też, tak jak tutaj wspomniałem, jeżeli zmieniamy coś, a na przykład wprowadzamy nową walutę, to wiadomym jest, że poza korzyściami, poza tymi pozytywami, czekają nas również efekty negatywne. Ale zacznijmy od korzyści, żebyśmy się dobrze nastawili do ewentualnego przyjęcia euro jako waluty w Polsce. Po pierwsze, skoro będziemy rozliczać się w jednej walucie, skoro będziemy mieli taką samą walutę jak inni uczestnicy naszego rynku, naszego wspólnego rynku, to co to oznacza? Oznacza to, że nie trzeba będzie już wymieniać walut. Skoro nie trzeba wymieniać walut, to sprawa staje się prosta. Możemy rozliczać się dokładnie w tejże samej walucie. A zatem możemy oczekiwać, że handel nam wzrośnie. Następuje wzrost handlu, bo nie musimy już wymieniać. Nie musimy zwracać uwagi na kursy walutowe, ponieważ jesteśmy objęci dokładnie taką samą walutą. Tą walutą, która funkcjonuje w pozostałych krajach, które uczestniczą w tej samej strefie walutowej. Stąd też możemy oczekiwać, że jeżeli wejdziemy do strefy euro, to pewnie więcej będziemy mogli sprzedawać poza granicami, ale i więcej będziemy sprowadzać do kraju. Wymiana handlowa wzrośnie. Po drugie, skoro nie będziemy musieli wymieniać walut, no to pojawia się kolejny element pozytywny, dobry z punktu widzenia wymieniających, z punktu widzenia podmiotów uczestniczących w wymianie handlowej. Nie ma ryzyka kursowego, a zatem waluty nie wahają się, no bo nie mogą się wahać, jeżeli chodzi o ich wartość, ze względu na fakt, że będziemy posługiwać się dokładnie taką samą walutą. Nie ma
możliwości wahań kursowych. A wahania kursowe są często tym czynnikiem, który decyduje o tym, czy nam się opłaca, czy się nie opłaca sprowadzać dany towar. Tutaj ich nie będzie. Po trzecie, we wszystkich krajach ceny będą w tej samej walucie. A co to oznacza? Możemy sprawdzać, gdzie jest taniej, gdzie drożej. Będziemy mogli kupować łatwiej, sprzedawać. Stąd też bardzo szybko najprawdopodobniej wyrównają się ceny. Bardzo szybko wyrównają się ceny ze względu na możliwość szybkiego przenoszenia, szybkiego przesyłania pieniądza, jak również towaru pomiędzy krajami. Także w tym przypadku musimy oczekiwać, że dzięki zmianie waluty, dzięki wprowadzeniu tejże nowej waluty, można będzie łatwiej porównywać ceny, można będzie łatwiej wybierać. Jeżeli będziemy chcieli coś kupić, no to możemy sprawdzić, ile kosztuje dane dobro, dany towar w innym kraju, tam pojechać i kupić, bądź też nie jechać, a kupić. Jak można to zrobić? Przez internet. W tej chwili wszystko możemy kupić przez internet. Mało tego, możemy wszystko kupić w zasadzie w każdym dowolnym kraju. Z tym, że w tej chwili mamy problem, ponieważ dokonujemy wymiany walut. Jeżeli by nie była konieczna wymiana walut, cóż za problem? Bierzemy towar, kupujemy, sprowadzamy i mamy. Także w tym przypadku moglibyśmy dosyć łatwo taki towar pozyskiwać i w efekcie oczywiście prawdopodobnie wybieralibyśmy te najtańsze. A zatem z punktu widzenia takiego odbiorcy bardzo szybko osiągnąłby on zdecydowanie wyższe korzyści. Po czwarte, spada koszt druku pieniądza. A dlaczego spada koszt druku? Bo nie produkujemy takich pieniędzy, takich, takich i takich, tylko produkujemy dokładnie ten sam pieniądz. Pewnie widzieliście kiedyś euro i być może zauważyliście, że częściowo one się różnią w różnych krajach. Mają inne elementy składowe, ale tak naprawdę matryca jest bardzo podobna. Stąd też produkujemy ten sam produkt. Produkowany jest on pod nadzorem tego samego banku, Europejskiego Banku Centralnego. W efekcie nie ma tutaj takich różnych elementów, które powodują podnoszenie poziomu cen. Nie ma innych instytucji, które by to nadzorowały, czyli innymi słowy, innych banków centralnych, tak jak to w tej chwili występuje. Natomiast wówczas pojawia się jeden podmiot decydujący, pojawia się jeden podmiot, który wpływa na możliwości wydrukowania takich pieniędzy, co oczywiście obniża w efekcie cenę tegoż wydruku. No i poza tym bardzo ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, a mianowicie, jeżeli więcej krajów posługuje się jedną walutą, im większa zatem jest strefa, tym ta waluta staje się mocniejsza i stabilniejsza. Co to oznacza? Trudno taką walutą spekulować, ponieważ trzeba by było bardzo dużo pieniędzy zaangażować, żeby móc wpłynąć na podniesienie jej wartości lub obniżenie. Natomiast walutą jednego kraju, której jest mało, no można bardzo łatwo spekulować. Ja wam podpowiem, że taka spekulacja również odbywała się przy pomocy naszej złotówki. Charakterystyczny przypadek w roku 2009, próba ataku obniżenia wartości naszej złotówki, która miała miejsce w lutym 2009 roku. Trzeba było bronić tejże waluty. Aby zaatakować euro jako walutę, aby spróbować obniżyć wartość euro poprzez spekulacje, no to trzeba było zaangażować zdecydowanie więcej środków. A to oznacza, że niewiele jest takich podmiotów na świecie, niewiele jest takich instytucji finansowych, które byłoby na to stać. Dlatego też między innymi euro jako ta waluta europejska, wspólna waluta europejska,
w tej chwili jest jedną z ważniejszych walut, w której dokonuje się transakcji handlowych w skali międzynarodowej. Dalej najważniejszy jest dolar, ale euro zdecydowanie jest na drugim miejscu jako ta waluta, w której dokonuje się handlu, rozlicza się handel w ujęciu międzynarodowym. Także im więcej krajów będzie się posługiwać jedną walutą, nieważne, czy jest to euro, czy jakakolwiek inna, tym jest to waluta stabilniejsza, trudniejsza do spekulacji, trudniejsza do zaatakowania jako waluta, którą moglibyśmy spróbować osłabić, bądź też spróbować zmanipulować jej kurs. Także zauważcie, same korzyści. Już was przekonałem do tego, żeby przyjąć euro? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie, tak? Nie mogę was przekonać. No, spróbujemy. Dobra. No to teraz popatrzcie. Są oczywiście i koszty przyjęcia wspólnej waluty. Czyli innymi słowy, jeżeli zdecydujemy się na to, aby przyjąć wspólną walutę, to zawsze jest jednak jakiś problem. Tak samo jak wam mówiłem o tej zmianie szkoły. Zmiana szkoły powoduje problemy. Przyjęcie wspólnej waluty może spowodować z punktu widzenia danego kraju, danej gospodarki jeszcze większe. Po pierwsze, jeżeli przyjmujemy wspólną walutę, to już własnej polityki pieniężnej nie prowadzimy. Na kogo to cedujemy, dla kogo to oddajemy? Dla Europejskiego Banku Centralnego. Nasz bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, przestaje prowadzić jakąkolwiek politykę. A zatem ta polityka, która będzie prowadzona przez Europejski Bank Centralny, jest, powiedzmy sobie szczerze, polityką Europy, Unii Europejskiej jako takiej, a nie polityką poszczególnych krajów. Stąd też wówczas powinniśmy zapomnieć o możliwościach bezpośredniego wpływania na kursy walutowe, bezpośredniego wpływania na stopy procentowe. To będzie realizowane poza naszym krajem, czyli innymi słowy, nie ma możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Polityka kursu walutowego, polityka pieniężna jest prowadzona poza tym krajem, który przyjmuje. Jest prowadzona przez instytucję do tego upoważnioną. W tym przypadku jest to ten Europejski Bank Centralny. Po drugie, trzeba przeliczać ceny na nową walutę, a zatem możemy oczekiwać, że przynajmniej na początku ceny mogą wzrosnąć. Dlaczego? No, sprawa jest prosta. Jeżeli mielibyśmy zaokrąglić cenę, to zazwyczaj sprzedający zaokrągla tą cenę gdzie? Do góry. Do góry. Jeżeli na przykład coś miałoby kosztować, powiedzmy, euro 98, to nie, dlaczego nie 2 euro, nie? Można bardzo łatwo zaokrąglić. A gdyby jeszcze, nie daj Boże, przyszło takie przeliczenie, że coś powinno kosztować euro 98,5 eurocenta, no to wiadomo, że będzie to zaokrąglone do góry. Więc w efekcie możemy spodziewać się przy przeliczaniu cen, wzrostu tych cen, pewnej korekty wzrostowej. Oczywiście znowuż te kraje, które wprowadzają wspólną walutę, zazwyczaj starają się przed tym chronić, wprowadzają różne ustawy, które zabraniają podnoszenia cen, zawyżania cen, ale nie zawsze są to ustawy skuteczne. Także taki wzrost cen może wystąpić. Po trzecie, no, trzeba się przyzwyczaić. My się przyzwyczajamy długo, a wyobraźcie sobie starsze osoby. Dla nich to by była rewolucja. Każdy z was, podejrzewam, że zna jakieś starsze osoby, babcie, dziadków, sąsiadów i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że oni musieliby się przyzwyczaić do nowych cen. Jest to bardzo trudne. Skąd wiem, że to bardzo trudne? Bardzo dawno temu, 1 stycznia roku 1995, w Polsce czegoś dokonano. I niektórzy jeszcze się do tego nie przyzwyczaili. Może ktoś wie czego? Proszę. O właśnie. Przeprowadzono denominację. A co to takiego? Objaśnij może kolegom. Nie.
Denominację przeprowadzono, czyli innymi słowy, zmianę jednostek pieniężnych starych na nowe. Stare złote zostały zamienione na nowe złote w proporcji 1 do 10 tysięcy. Czyli jeżeli macie w tej chwili złotówkę w ręce, to kiedyś to było 10 tysięcy złotych. I niektórzy starsi ludzie jeszcze z 10 lat wstecz, na pewno, mimo że minęło 10 lat od tej denominacji, jeszcze posługiwali się milionami. Nie mogli się przyzwyczaić, że to już 200 zł, a nie 2 miliony. Także taka sytuacja miała miejsce. Stąd też wiemy, że trzeba będzie się po prostu przyzwyczajać do nowej waluty, do nowego sposobu liczenia, do nowego sposobu obliczania dochodów, do nowego sposobu obliczania cen. Czy to jest tanio, czy nie tanio? Czy nam wystarczająco płacą, czy może za mało? Także to są takie działania, które wymagają czasu. Dlatego też na początku panuje bałagan. Na początku panuje bałagan. Tak jak tutaj mówiliście, w tym roku, czyli od 1 stycznia 2015 roku wprowadzono euro na Litwie. Miałem okazję być na Litwie i co się działo? Niektórzy starsi ludzie przychodzili z pieniędzmi i prosili, żeby im wybrać z ręki, ponieważ nie potrafili sami wybrać pieniędzy po to, żeby zapłacić za zakupy. Co to oznacza? Po prostu są nieprzyzwyczajeni, bądź też byli nieprzyzwyczajeni na początku roku do nowej waluty. Dlatego też jest to problem, który no, pewnie się rozwiąże w przeciągu kilku lat, ale w każdym bądź razie na samym początku ten problem jest dosyć istotny. No i teraz popatrzcie, jak wygląda przeliczenie płacy, gdybyśmy na przykład zarabiali 2000 zł przy euro, które kosztowałoby 4 zł, to mamy proste przeliczenie. 500 euro zarabiamy w euro. Ale gdyby przy takich samych zarobkach euro kosztowało 5 zł, a tak było w roku 2009, to już nie zarabiamy 500 euro, a 400 euro. Stąd też zauważcie, że dla nas lepszy przelicznik naszego dochodu jest wówczas, gdy nasza złotówka jest mocniejsza. Im mocniejsza ta złotówka, tym by było lepiej, ponieważ wówczas w euro zarabialibyśmy więcej. Dlatego też, moi drodzy, w tej chwili będzie dla was zadanie. Za chwileczkę zostaniecie podzieleni na 6 grup i będziecie próbowali sobie odpowiedzieć na takie pytanie dotyczące korzyści oraz kosztów wprowadzenia euro. W szczególności chciałbym, abyście odpowiedzieli na pytanie z uzasadnieniem. Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? Ale jeżeli już przystąpi, to jest kolejne pytanie. Czego możemy się spodziewać? Czyli jakie korzyści będą akurat dla nas? Jeżeli byśmy takie euro przyjęli, jeżeli byśmy przyjęli walutę euro jako walutę narodową. No i czego możemy oczekiwać, jakichś niebezpieczeństw? Czy są jakieś negatywne konsekwencje przyjęcia wspólnej waluty euro?